Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. No co, no, jedziemy z tematem, nie? Zaczynamy robotę. Kamerka na statyw i wkładamy silnik. Silniczek wyciągnięty, szybko to dość poszło, byłoby szybciej, aby nie rąbana jedna śrubka, która niestety nie chciała się odkręcić, bo była krzywa, ta tutaj co przechodzi przez to. Instalacja, nie wiem jak tam będzie, będę musiał wyciągnąć i przepatrzeć, bo to coś tak słabo tą instalację widzę. Może mi się uda dojść, gdzie jest problem, czemu iskry nie ma. I jakimś tanim, szybkim sposobem zrobić, żeby to kurde jakoś działało bez zbytnio robienia instalacji od nowa, bo też głównie o to chodzi, żeby się nie bawić i robić od nowa tutaj instalację. Dla właściciela będzie taniej, dla mnie mniej roboty. Właściciel mi podrzucił tutaj dętki, bo to koło jest ok, to otrzyma jedno. A tutaj dostałem 3 dętki do tego kłada. Elegancko, fajnie sobie zakupił. No ja nie musiałem nigdzie jeździć, więc dla mnie to o wiele lepiej. No, mniej roboty niepotrzebnej. Dobra, no co będę gadał, no. Rama, nie widzę, że była gdzieś popękana. Stary kład, widzę, że mocna jest. Śmiesznie tu rozwiązane jest ten wahacz. Zobaczcie, wahacz. Ogólnie tutaj wychodzi na to, że silnik jest zamocowany do tyłu kłada i on pracuje razem z tym wahaczem. Na to wychodzi. No, ciekawe rozwiązanie wam powiem, bardzo ciekawe. No ale tyle mogę powiedzieć. Tu jest trochę rama przetarta od wydechu. I tyle. Nie widzę żadnych pęknięć. Jest trochę zgięta. Tu, bo zostało uderzone tyłem w coś i tam spawnięte widzę, bo odłamało się. Ale ze żadnych pęknięć ani nic. To jest chyba z tych pierwszych Chińczyków. Powiem wam, że te pierwsze kłady to tak nie pękały. Te Chińczyki, a potem dopiero zaczęły one pękać. Te najstarsze Chińczyki, jedne z pierwszych, to miały dobre ramy. A potem właśnie zaczęły się robić cyrki, cięcia. Tak samo w tych, no nie będę mówił, ale w pitbajkach też tak zaczyna się dziać, że pierwsze pity najlepsze, jakość się obniżyła, bo już jest zbyt, poszło w świat, że jest ok, że to, że tamto i no dobra, nie chcę się nawet wam powiem już o tym mówić, bo to człowieka szczepie, tak wam szczerze powiem, odpisywanie ludziom. Ja za firmę jakoś się tam mam tłumaczyć. Kładę kamerkę na statyw i montujemy. No dobra, można powiedzieć, silniczek jest założony. Było małych problemów parę. Ale udało się z nimi je rozwiązać. Gaźnika na razie jeszcze nie zakładam, jak będę tutaj grzebał przy elektryce, bo w następnym odcinku zajmiemy się elektryką, co nieco tutaj się pogrzebie. I żeby nie było mało na odcinku, to też zajmiemy się oponkami. Taki mam plan. Mam nadzieję, że bardzo dobry plan. No i jak porobimy tą elektrykę, pozakładamy te oponki, mam nadzieję, że to zapali. Nie będzie problemów. Przynajmniej taką mam nadzieję. Elektryka to mnie tak troszeczkę już zaczyna tutaj denerwować. Ale nie będę się tu zbytnio bawił, bo przełożę cały dekiel. Bo kostki już nie pasują, nie? No dobrze, że mam tutaj ten dekiel odkręcony. Odkręcimy dekiel ten. Bo tu są inne kostki, mogę wam pokazać. Jak widać, tutaj jest, ta jest kostka czarna z biegami,
czujnik luzu wstecznego i tego typu sprawy, a tu jest kostka zasilająca. No i niestety nie pasuje, są inne kosteczki względem instalacji. To jak widać problemu nie będzie z tym, mam nadzieję przynajmniej. No i tyle, no. Silnik dokręcony, łańcuch tam jest lekko naciągnięty. Mam nadzieję, że się iskra pokaże, kurde, bo będę się potem denerwował. Niepotrzebnie się będę denerwował. Bo nie chcę tu zbytnio dużo przerabiać tego. Nie chcę tutaj dużo przerabiać, a jestem cały czas popędzany, żeby jak najszybciej mu właścicielowi to zrobić. No niestety. Sprawdzałem, oleju jest ok. Nie sprawdzałem zaworów, ale to sprawdzę w wolnym czasie, poza odcinkiem. Jak tam zawory? Olej stary, no ale cóż, to już nie moje zmartwienie. Dobra, no. Dobra. Nie ma zbytnio co przedłużać. To kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Możecie to pokazać pod tym filmikiem. No a ja się z Wami żegnam. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie, jak szybko, i lecimy z kolejnym odcineczkiem, więc do następnego, trzymajcie się, hej!